Salon polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, witam i zapraszam na salon polityczny Trójki, a naszym gościem jest Patryk Jaki, europoseł Suwerenna Polska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, pierwsze pytanie w referendum, które ma odbyć się przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, ma brzmieć: czy Krajowy. popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Tutaj faktycznie od lat 90. mamy dwie szkoły i ostry spór. To znaczy, to jest. Czyli wszyscy musimy teraz wiedzieć, wszyscy Polacy muszą teraz wiedzieć, że w tych wyborach zdecydują o sprawie absolutnie kluczowej. Mianowicie, czy Polska będzie bezbronna, czy nie. Dlatego, że nie ma państwa, które mm, nie posiada własnych narzędzi. Wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo jest to istotne. Jeżeli dzisiaj politycy platformy, czy, czy ich zaplecz postuluje, jak słyszeliśmy w wypowiedziach, ich prominentnych yy, wspomagających działaczy zaplecza że trzeba będzie że jeżeli oni będą rządzić to trzeba będzie prywatyzować spółki energetyczne porty Strategiczne przedsiębiorstwa państwowe, rozbijać strategiczne przedsiębiorstwa państwowe, to będzie oznaczało, że polskie państwo stanie się bezbronne. I pozwólcie państwo, że teraz posłużę się faktami i twardymi liczbami. Za czasów rządów platformy przez 8 lat wyprzedano ponad 1000 spółek państwowych, na czym państwo zarobiło 58 miliardów. Po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy sam Orlen zarobił więcej. Sam Orlen 70 miliardów zarobił. Zysku czystego, zysku 70 miliardów zarobił Orlen. Za czasów Platformy 2 miliardy tylko zarobił Orlen. I wiecie państwo, i to jest kwestia taka, czy chcemy, żeby polskie państwo było silne i istniało. Bo jeżeli pojawia się jakiś kryzys, no to widać, co jest kluczowe. Kluczowe są na przykład przedsiębiorstwa energetyczne. To od nich zależy, czy yy, jesteśmy w stanie opanować czynniki takie, jak dostawa energii do polskich domów. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że państwo jest bezpieczne? Bo dzisiaj kwestia bezpieczeństwa to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne. To jest kwestia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, również jako bezpieczeństwo energetyczne, jako bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, co to znaczy wyprzedaż lotnisk, portów, jak mówią ci działacze, czy zaplecze Platformy Obywatelskiej. Jeżeli jeszcze raz chcę podkreślić, dlatego w tych wyborach będziemy decydowali, czy chcemy, żeby polskie państwo było bezbronne, czy nie. Bo jeżeli Polacy twardo powiedzą, że nie w wyborach, to również, nie daj, panie Boże, jeżeli tak by się stało, jeżeli dojdą, dojdzie platforma do władzy, to to będzie głos, który będzie musiała brać pod, pod uwagę. Chociaż trzeba pamiętać, że oni potrafili działać wielokrotnie wbrew głosowi zwykłych Polaków. a Dla nas jest to najważniejsze. To jest to ostatnie, zresztą chcę podkreślić. Znaczy, dla nas zawsze głos nie elit, z tego sojowego, late, z największych placów w Polsce był ważny. Dla nas zawsze najważniejszy czy niemieckich polityków? Dla nas zawsze najważniejszy był głos zwykłych Polaków. I to jest ta idea referendum, bo dzisiaj już widać, że wszyscy to wściekle atakują. A dlaczego? Oddajmy wreszcie głos Polakom. Wielu polityków i ekspertów, między innymi profesor Balcerowicz, profesor Grabowski. Od dawna przekonują, że nie da się sprawnie zarządzać państwowym przedsiębiorstwem, że trzeba to wyprzedawać, bo tak będzie sprawniej, no i można dużo zarobić w ten sposób. No to mieliśmy próbkę. To znaczy, zawsze w takich wypadkach trzeba odwołać się do doświadczeń empirycznych, do... no i, i, i zobaczmy. W czasach, kiedy Platforma, kiedy ta idea razem z Platformą i z opozycją miała miejsce, no to niewiele, niewiele brakowało i gdyby nie to, że zbudowaliśmy Baltic Pipe, z którego oni odeszli, to Polska byłaby energetycznie bezbronna w czasach konfliktu. To z którym, też się nie, nie opłacało. To, to, a to, to w ogóle swoją drogą, że to się wszystko nie opłacało. I też pokazałem, jakie zyski przyniosła, przed chwilą pokazywałem jeszcze raz, chcę tysiąc polskich przedsiębiorstw. To pokoleń Polaków wyprzedali tysiąc polskich przedsiębiorstw i zarobili na tym tylko 58 miliardów. Czyli tyle, ile, czyli więcej zarobił Orlen, dobrze zarządzany. Jedna firma państwowa potrafiła zarobić niż to, co oni wyprzedali tysiąc przedsiębiorstw państwowych. I to jest właśnie, to się nie opłaca. To jest dla Polski niebezpieczne i państwo staje się bezbronne. My nie chcemy bezbronnego państwa. My chcemy silnej Polski, która liczy się na świecie. To Niemcy chcą wyprzedawać polski majątek. Rzeczywiście. Niemcy chcą, żeby Polska była coraz słabsza. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Platforma jest partią niemiecką. A tu z, z niemieckim słupem do osadzenia w Polsce. I ktoś to państwa teraz, ktoś to teraz tego słucha, mówi, a przesadza, bo to polityk i, i tak dalej. Ale przecież pamiętajmy, jeden z założycieli KLD, czyli prekursorki, prosty, w prostej linii Platformy Obywatelskiej, mówił wprost, że Platforma była tworzona, czy znaczy, poprzedniczka Platformy była tworzona z niemieckich pieniędzy. Ja nie słyszałem, żeby Donald Tusk kiedykolwiek go y, pozwał. Niemcy zainwestowali w to środowisko liberalne już dawno i konsekwentnie inwestują. Stąd były te, y, stąd były te różne funkcje dla, od Niemcy. Dla Donalda Tuska, a w zamian za to, na przykład, wyprzedawano polskie y, rafinerie, a niemieckie w tym samym czasie mogły funkcjonować. Polską konkurencję wyprzedawano, a niemieckie mogły funkcjonować. Niemcy w tej chwili mają bardzo dużo problemów z Polską, dlatego że y, 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 na przykład y, y, próbujemy odbudowywać y, y, możliwości Odry. Czyli tworzyć konkurencję dla Niemiec. Dla nich to jest ogromny problem. Polska buduje też swoją suwerenność energetyczną. Dla nich to jest ogromny problem. Polska ma wiele sektorów naszej, na, na, naszej gospodarki, bardzo świetnie działa i jest dobrą konkurencją dla Niemiec. Niemcy mają z tym problem. Dlatego chcą mieć Tuska. Który rozwiąże te ich problemy e, i nie będzie takiej sytuacji, że, Pol że Polacy będą sobie lepiej radzili od Niemców. Musimy mieć tego świadomość. To nie jest tak, że ja sobie tylko gadam. W polityce międzynarodowej istnieje naturalna rywalizacja. I to jest tylko kwestia tego, czy, będzie, czy zdecydujemy, czy wygra w Polsce opcja niemiecka, czy opcja polska. Panie pośle, pytanie o politykę migracyjną, e, jeżeli chodzi o referendum, również powinno paść. W sumie wiemy, że mają być cztery pytania. Również powinno paść, dlatego, że to jest kwestia bezpieczeństwa. My już dzisiaj wiemy, i to trzeba być naprawdę ślepym, żeby tego nie widzieć, jak kończy się polityka multikulti w różnych państwach. To znaczy, to jest tak, że państwa, które wydają na bezpieczeństwo. Naście razy więcej niż Polska, takie jak Francja czy Niemcy, często nie potrafią sobie z tym poradzić. Nawet wojsko muszą czasem wyprowadzać na ulicę i i tak nie są w stanie sobie poradzić z tym, dlatego że różnice kulturowe są tak ogromne, że tutaj żadna broń nie pomoże. I najlepszym przykładem jest Szwecja i wypowiedź niedawno upadłego rządu lewicowego, wypowiedź premier, szefowej lewicowej koalicji, która powiedziała, że ten eksperyment z multikulti się nie powiódł, mimo że była jednym z największych apologetów tego systemu. Powiedziała, że ten, się nie, że ten eksperyment się nie powiódł, dlatego, że to były tak ogromne różnice cywilizacyjne pomiędzy Szwedami, a tymi ludźmi, którzy przyjeżdżali, którzy nie, nie akceptowali reguł kulturowych. Liczba gwałtów wzrosła y, y, tak stanowczo, dlatego że ci ludzie w większości przypadków dla nich jakby yy, kobieta jest przedmiotem. W naszej kulturze jest całkowicie inaczej. Znaczy w naszej kulturze jednak wyrosły na, chrze na chrześcijańskich korzeniach. Każdy człowiek taki, ma taką samą godność, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Tam jest bardzo często inaczej. Oni nie rozumieją tych różnic kulturowych. Yy, kobieta często jest przedmiotem i stąd wynikają te problemy, z którymi mamy do czynienia. Nie szanują państwa, nie szanują instytucji państwa. Dla nich państwo nie ma żadnego znaczenia, bo nie są do niego przywiązani i potem palą wszystko przy Lepszej okazji na ulicach. Uważają też, że wszystko im się należy, bo tak uczy ich ten nowy system łok. Dlatego sobie po prostu, jak nie są w stanie czegoś kupić w sklepie, to sobie wchodzą do tego sklepu z, z buta. A w naszej kulturze, w naszej cywilizacji zawsze był kult pracy, konsekwencji, spokoju. I, i to jest tak, że i to jest tak, że my musimy mieć tego świadomość. Nie da się pogodzić cywilizacji chrześcijańskiej z kulturą szariatu. Po prostu nie da się tego zrobić. Jeżeli ktoś będzie twierdził, że da się to zrobić, to będzie się to kończyło tak jak na ulicach Francji. Panie pośle, jest szansa na wspólną, realną politykę migracyjną Unii Europejskiej, czy to jest jednak tak, że państwa narodowe są skazane? na siebie i na swoje rozwiązanie. Tutaj traktaty rozwiązują te sprawy i dlatego oni wszyscy chcą to zmieniać. To jest kwestia tylko i wyłącznie państwa narodowego. Dlatego my będziemy potrzebowali również bardzo, głosne, bardzo silnego głosu Polaków w referendum w tej sprawie, żeby można było odwołać się do głosu Polaków, czyli najsilniejszego głosu, jeżeli Unia będzie chciała nam narzucić przymusową relokację wbrew traktatom, jeszcze raz chcę podkreślić. Dlaczego? Dlatego, że oni już dzisiaj sami widzą, że ich polityka multikulti się po prostu nie sprawdziła i dlatego chcą się podzielić tymi problemami z Polakami. Polską. Tylko pamiętajmy, że Niemcy to robią w taki sposób, że bardzo sprytnie, mianowicie sami w tym samym czasie ściągają tysiące osób z Afryki, ogłaszając specjalny program. Nawet 400 tysięcy chcą ściągać rocznie. No to ktoś mógłby sobie zadać pytanie: no to skoro Niemcy chcą ściągać prawie 400 tysięcy osób z Afryki, a tak bardzo chcą wcisnąć nam 2000 osób, Polakom chcą, bo to głównie z Niemiec te wnioski do, do, do Polski dochodzą, jeżeli chodzi o przymusową relokację, to ktoś zada sobie pytanie, no to o co tutaj chodzi? Tutaj 400 tysięcy przyjmują ludzi, a tutaj chcą nacisnąć dwa tysiące. I odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż oni drenują Afrykę z najlepszych inżynierów, lekarzy i ludzi sprawdzonych, a nam chcą wcisnąć tych z kartotekami, tych, którzy nie chcą pracować. I my nie możemy się na to zgodzić. W Polsce Polska jest najbezpieczniejszym krajem w Unii Europejskiej. A według nawet samych statystyk europejskich, Komisji Europejskiej, jednym z Najbezpieczniejszych każdego roku. I nie możemy pozwolić, żeby to się zmieniło. Nie może być tak, jak w niemieckim parku, że na noc teraz politycy postulują, że ten park trzeba zamknąć, bo, yy, bo tam jest taka ilość przestępstw czy gwałtów w centrum Berlinu. Berlina. Nie możemy się na to zgodzić. Polska ma być bezpiecznym państwem, ma się wyróżniać na tym tle. My nie możemy, jak serokopiarka, podążać za tymi wszystkimi złymi rozwiązaniami z zachodu. Panie pośle, zmieniałem temat, ale pozostajemy trochę w Berlinie, a trochę w Brukseli. Manfred Weber chce zwalczać prawo i sprawiedliwość. Wcześniej mówiło o zaporze ogniowej. Niemiecki polityk pomylił kampanię. W Bawarii też będą wybory, ale tydzień wcześniej. No przypomnijmy, że to nie jest jedyna wypowiedź niemieckiego polityka. Inna prominentna przedstawicielka niemieckiej władzy obecnie partii rządzącej e, mówiła, że Polskę trzeba zagłodzić tak długo jak będzie, rządził, będzie rządziła Zjednoczona Prawica e, i, e, i nie ma w tym przypadku. Oni bardzo dobrze wiedzą, że muszą użyć wszystkich możliwych, dostępnych narzędzi, żeby osadzić Tuska w Polsce, bo Tusk rozwiąże ich wszystkie problemy. To znaczy, i przede wszystkim najważniejsze. Mianowicie zgodzi się na zmianę traktatów, które proponują Niemcy. Zmianę traktatów w taki sposób, który odda Niemcom całkowite przywództwo w Europie, a Polsce odbierze wszystkie narzędzia do suwerennej polityki. I jak ktoś z Państwa teraz też słucha i mówi, a przesadza ten, jaki przesadza, no to przypomnę, że na stole leży traktat. On jest procedowany w Parlamencie Europejskim, który odbiera Polsce. Prawo weta, na przykład w polityce podatkowej. Nie będziemy mogli sami już stanowić podatków, tylko to będzie kwestia unijna. A przypomnijmy, że dlaczego Niemcy chcą harmonizować podatki? Dlatego, że podatki w Niemczech są wyższe niż w Polsce. To zabije naszą gospodarkę. Chcą zabrać nam weto, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Jakie to ma znaczenie? No, wszyscy widzieliśmy. To znaczy, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to Niemcy czekały, aż Ukraina upadnie, bo, miały, bo mieli deal z Rosją, a polska polityka zagraniczna. Była całkowicie inna, to znaczy bronić Ukrainy za wszelką cenę, po to, żebyśmy za chwilę nie mieli Rosji pod naszymi granicami, na, na całej linii wschodniej, bo za tym pewnie upadłaby Białoruś za, za Ukrainą. I gdyby wtedy była, doszło do tej zmiany traktatów, to znaczy gdyby rządził Tusk. No to Ukraina prawdopodobnie by upadła, a my musielibyśmy wydawać jeszcze więcej na zbrojenia, no bo tutaj armia Putina stałaby na wschodzie pod, pod naszą granicą i to nie są żarty. I to są wszystko, każdy z państwa jak myśli, że ja przesadzam, to niech sobie zobaczy, że w parlamencie europejskim jest w tej chwili procedowany taki dokument, że Niemcy w ogóle w umowie koalicyjnej wpisali sobie przeforsowanie tego dokumentu, a politycy Platformy od Tuska w parlamencie europejskim głosują za, za tym, żeby pozbawić Polskę narzędzi do prowadzenia suwerennej polityki. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował Manfredowi Weberowi debatę o demokracji, o polityce europejskiej. Weber akurat wyjechał na urlop i odsyła do. Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chciał pomóc Platformie, to chyba nie do końca wyszło. No, to oczywiście jest charakterystyczne, że, że, że odpowiedź Webera jest taka, że Tusk jest ich przedstawicielem w Polsce. No my to wiemy, że Tusk jest niemieckim przedstawicielem w Polsce. Natomiast, natomiast to, co jest kluczowe w tej sprawie, to jest to, że Niemcy rzeczywiście boją się takiej debaty. Ja to już widziałem w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że ja jakiś czas temu wezwałem na debatę również Katarin Barley, która właśnie chciała zagłodzić Polskę. I, I ona również uciekała i odmawiała debaty, mimo że jest byłym ministrem sprawiedliwości w Niemczech, to znaczy no, teoretycznie powinna znać się na tej kwestii. No to właśnie dlatego, że ten obszar jest jej znany, no to ona się boi dyskusji na ten temat, na temat praworządności. Ona bardzo dobrze wie, że w Niemczech system wyboru sędziów, który nas się oskarża, że w Polsce jest zły, tam jest, według tych kryteriów, znacznie gorszy. Tam sędziowie nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Decydują tylko i wyłącznie politycy, i często politycy zostają sędziami. I ona wie, że gdyby, i to samo Weber wie, że gdyby to skonfrontować na antenie, skonfrontować te fakty, po prostu pokazać jeden i drugi system, no to to była kompromitacja Niemiec-europejska. A tak to oni sobie jednostronnie, wykorzystując przewagę w mediach, mogą mówić, że w Polsce jest brak praworządności, mimo że sami mają najgorszy, najbardziej upolityczniony system w Europie. Na koniec jeszcze krótko, bo musimy kończyć. Wyobrażę sobie pan, co by się działo, gdyby pan poseł powiedział, że trzeba zagłodzić Niemcy albo, że trzeba zniszczyć CDU? No to, to, jest, to jest słuszna uwaga. To po prostu by była zewnętrzna ingerencja w proces demokratyczny. Znaczy, to jest w ogóle, proszę państwa, my wszyscy musimy mieć tego świadomość, co się tutaj dzieje. My, to, to pierwsze pytanie referendalne, które zaproponował pan prezes Jarosław Kaczyński, mówi nam jeszcze coś ważniejszego. Mianowicie, jak my chcemy rozwiązać ważny problem w Polsce, to my to dla nas suwerenem są Polacy. My odwołujemy się po prostu bezpośrednio do Polaków. A Platforma, jak przegrała, kolejne, przegrywała kolejne wybory, to odwołała się do swojego suwerena, to znaczy Niemiec i Unii Europejskiej. Pomóżcie, zagłodźcie, zagłodźcie z, trzeba ich zagłodzić, e, trzeba zabrać im pieniądze, dopóki my nie wrócimy do władzy. Dla nas suwerenem jest zwykły Polak, dla nich Niemcy i, i o, to, o tym też będą te wybory. W tym miejscu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Patryk, jaki suwerenna Polska, europoseł był moim i Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo.